Wydaje mi się, że od razu zaprezentujmy po prostu ten przedmiot. Lary, rzuć na to okiem. Co to jest?! Lary, mam przeczucie, że to, co przed nami ukrywa się, jest powiązane z tą herbatą i tym kawałkiem porcelany. Cóż, jeżeli ty nie zamierzasz ze mną rozmawiać, zawsze będę mógł to oddać dla sędzi Courtney. Chwilka! Przed Justy próbuje zachować czysty image. Nie chcę, żeby zobaczyła, jak bardzo się ubrudziłem. Nie mogę sobie wyobrażać, jaka część twojej duszy może być uznana za czystą, ale... Jeżeli nie chcesz, żeby uznała cię za winnego, sugeruję, żebyś nam powiedział całą prawdę. Ja? Rozumiem! Powiem wam! Lary, już najwyższy czas, żebyś przyznał się do tego, co zrobiłeś. O, jak możesz być tak okrutny dla swojego najlepszego przyjaciela? Dokładnie to jest ten sposób, w jaki ty możesz okłamywać swojego najlepszego przyjaciela. Cóż, możesz przestać się tak na mnie gapić. Obiecuję, że od teraz powiem całą prawdę. Ja myślałem, że naleję dla Justy trochę herbaty. Ale moja ręka troszkę się poślizgnęła i stłukło się. Niechcący stłukłem tę szalenie... ten szalenie drogi zestaw do herbaty. Bac kontratakuje. Dlaczego to mnie wcale nie dziwi? Ojejku. Tym razem naprawdę się wplątałeś, Loris. Co powinienem zrobić, Angie? Katie będzie mnie nienawidziła! Wypłakiwanie się do mnie niczego nie rozwiąże. Najpierw powinieneś przeprosić pannę Hall. Czy właśnie tak się stało? Mój zestaw do herbaty był... Katie! Tak mi przykro! Nie mam żadnych pieniędzy, ale namaluję ci tyle portretów, ile chcesz! Proszę podnieść swoją głowę, Messie. To ja powinnam przepraszać. Ja nie zauważyłem tych kawałków stłuczonego szkła. To niebezpieczne, a więc za chwilę to miejsce oczyszczę. Pozwólcie, że zabiorę od was również ten kawałek. Czy ten zestaw do herbaty to nie było dzieło Isaaca Dovera? Słyszałem, że te przedmioty są bardzo dla pani cenne. Tak, ale nie ma sensu płakać nad rozlaną herbatą. Poza tym, mam jeszcze jeden z tych zestawów już przygotowany. Czyżby nie była już przywiązana tak bardzo do dzieł Dovera jak kiedyś? Katie, jesteś taka miła! O! Ten inny zestaw do herbaty, o której mówiłaś, czy to jest ten, który znajduje się na wózku? Tak. Prawdę powiedziawszy, że kiedy próbowałem ukryć te stłuczone kawałki szkła, to spojrzałem pod ten wózek. I znalazłem tam zestaw do herbaty, który był dokładnie taki sam, a więc go podmieniłem. Naprawdę? Tak! Wszystko jest teraz w porządku! Bardzo dobrze się zaopiekowałem faktem, że nikt inny nie stłukłby tamtego zestawu. Ty... Nie możesz się o tym przechwalać, kiedy to ty byłeś osobą, która w pierwszej kolejności taki zestaw stłukła. Przepraszam. Ja nie mam nic przeciwko. Dziękuję za pana troskę. Angie, Katie jest naprawdę miłą panią, prawda? Jejku. Po tych kilku faktach, które usłyszeliśmy dzisiaj i poprzedniego dnia, to ja bym powiedział, że to jest złota kobieta. Powinieneś bardzo dobrze uważać na to, jak wielkie kłopoty możesz przynieść dla niektórych osób. Okej! A więc, kiedy już będę wielkim artystą, to będę dla nich przysyłał swoje malowidła. Tak naprawdę, nawet mogę ciebie powitać jako mojego osobistego modela. Sądzę, że lepiej by było, gdybyś po prostu przestał sprawiać dla ludzi kłopoty. Mam nadzieję, że nie zrobiłeś niczego więcej. Nie! Po prostu tutaj stałem i szkicowałem piękności! Szkicowałeś piękności? Hm? Jeżeli jesteś tym zainteresowany, mogę dać ci rzucić okiem. Przypuszczam, że nawet pan Edgeworth ma zainteresowania w pięknościach. Nie chodzi o to. Po prostu myślałem, że to może być jedno z jego dziwnych malowideł. Jak śmiesz! Jestem bardzo pewny w moją pracę tym razem. A więc ja też chcę zobaczyć.
O! Ja się cieszę, że ty jesteś taka szczera co do tego, okej? Przygotuję to zaraz, żebyście mogli to zobaczyć. Przypuszczam, że będę musiał poprosić go o to później. Co do tego szkicu, o którym przed chwilą wspomniałeś... CO?! Jeżeli chcesz zobaczyć moją sztukę, powinieneś być szczery od samego początku! Popatrz, oto ono! Co to jest? Już ci powiedziałem! To jest szkic piękności! A! Ale żeby być tylko z tobą szczerym, piękności, mówiąc piękności, nawiązuje tylko do Justy i Katie. Ta inna, tłusta pani nie ma z tym nic wspólnego. A więc dlaczego narysowałeś się na tej samej stronie? Cóż, właśnie brałem sobie przerwę od mojego szkicowania martwej natury, kiedy te dwie piękności uchwyciły mój wzrok. Przypuszczam, że po prostu je narysowałem na tej samej stronie bez żadnego pomyślenia. A więc, mówisz, że zdjęcia na tej stronie były narysowane oddzielnie? Ha? O, tak! Być może narysowałem je o kilku różnych porach. Tak przy okazji, na drugiej stronie znajduje się malowidło naszej przepięknej panny Kay. Wow, przepięknej, ha? Dziękuję. Larry, narysowałeś to dokładnie w taki sposób, jaki to wszystko widziałeś, zgadza się? Cóż, tak! Nawet ja nie mogę zobaczyć tego, czego nie zobaczę. Odtworzyłem miejsce zbrodni perfekcyjnie, nawet biorąc pod uwagę te delikatne cienie. Delikatne cienie, ha? Naprawdę nie chcę do tego się przyznawać, ale... to zdjęcie może nam się przydać. Myślałem przez chwilę, że Edgeworth powie, że nie chce się do tego przyznawać, ale narysował to całkiem spoko. Zawartość tego szkicu i wózka, który znajduje się w patio dla fontanny. Wygląda na to, że pomiędzy tymi dwoma przedmiotami istnieje sprzeczność. Będę musiał to wyjawić, używając mojej mocy dedukcji. Czy mogę pożyczyć ten szkic na chwilę? Pewnie! Mogłem nawet to dla ciebie podpisać, jeżeli byś chciał. Sądzę, że odpuszczę. Bac kontratakuje! Ale to już nie pierwszy raz, kiedy jego szkic może nam się przydać. A więc to tyle od naszego pana artysty. Edgeworth mówi, że istnieje sprzeczność pomiędzy jego szkicem a wózkiem. A więc... nie chcę tego drugi raz badać. Nawet nie kliknąłem! Znaczy, kliknąłem raz! Ale nagle się włączył dialog. No dalej. Dedukuj! Okej. Okay. Ten wózek, jak wspomniała Kay, nie ma żadnej plamki na sobie. Kay wspomniała również, że fajnie było, gdyby miał inny kolor. Ale, jak sami możemy zobaczyć, obrus na tym wózku jest śnieżno-biały. Natomiast Larry powiedział, że ten szkic namalował dokładnie w ten sam sposób, jaki wszystko widział. Ale na jego szkicu wózek, który ciągnie panna Kate, jest barwy niebieskiej. Larry, jest coś co do tego szkicu, o co chcecie spytać. Ha? Chcesz może wysłuchać mojej lektury na temat szkicowania? Chcesz wysłuchać profesora Lorenz, prawda? Nie. Chcę po prostu cię o coś spytać. Obrus, który narysowałeś na swoim szkicu. Czy jesteś pewien, że ten obrus był barwy jasno-niebieskiej? Tak! Mój wzrok nigdy mnie nie zawodzi! Ale... obrus, który znajduje się na tym wózku, jest barwy białej, prawda? Gościu... zawsze jesteś zajęty myśleniem tylko swoją głową, że mijasz oczywistą rzecz. O co chodzi z tym wyrazem na twojej twarzy? Kiedy narysowałem te malowidło... używałem wózka, na którym był zestaw do herbaty, pamiętasz? Ponieważ w tej właśnie chwili czyściłem te potłuczone kawałki szkła. To nie jest coś, co do czego miałbyś być dumny. I właśnie wtedy na ten plac weszła Katie z zimowego pałacu. Musiałem się pośpieszyć i ukryć ten pęknięty zestaw na herbatę, żeby tego nie zauważyła. Czy przed chwilą powiedziałeś, że panna Hall wyszła z zimowego pałacu? Tak jest.
ale tym razem pchała inny wózek dla serwisu. I obrus, który znajdował się na nim, był jasno niebieski, dokładnie tak jak go narysowałem. Co zrobiła z tym wózkiem serwisowym? Ja nie wiem. Weszła po prostu do letniego pałacu, a później... No, nie wiem. Ale kiedy z niego wyszła, pchała później z powrotem ten wózek. Pchała wózek? Kiedy ją tutaj wezwałem, była zaskoczona, że po prostu go tam pozostawiła. Jest taka urocza, kiedy jest nieśmiała. Drugi wózek serwisowy i mała dźwignia do jego podnoszenia. Być może były jakieś dwa zestawy do krobaty i dwa różne wózki serwisowe. Będziemy musieli to później zweryfikować z panem Hall. W porządku, i to nie jest jedyna rzecz, którą możemy zweryfikować. Skorzystajmy z logiki i połączmy dwa fakty. Larry wspomniał wcześniej, że podmienił podłamany zestaw do herbaty z innym zestawem, który został znaleziony pod prześcieradłem wózka. I teraz Edgeworth, znaczy nie teraz, chwilkę wcześniej Edgeworth wspomniał, że herbata, którą piliśmy w tej chwili, różniła się nieco od herbaty, którą pił rano. Czy to możliwe, że smak herbaty był inny z powodu tego, że po prostu zestaw na herbatę, dzbanek na herbatę został podmieniony przez Larego? Być może powodem, dla którego Ceylonowa herbata smakowała inaczej, to dlatego, że dwa zestawy na herbatę były ze sobą podmienione. Ha? Naprawdę? Smak tej herbaty sam w sobie się nie zmienił. Chodźmy o to spytać pannę Hall. Panno Hall, czy powodem, dla którego ta Ceylonowa herbata smakowała inaczej, to fakt, że te dwa dzbanki były ze sobą zamienione? Tak, to jest możliwe. Miała na sobie świeży miętowy aromat, w przeciwieństwie do herbaty, którą piliśmy wcześniej. A, już pamiętam. Przygotowałam wczoraj nieco miętowej herbaty. Jestem pewien, że aromat po prostu pozostał wewnątrz tego dzbanka. Czy to naprawdę wszystko, co się wtedy wydarzyło? Naprawdę, miętowy aromat wewnątrz jednego dzbanka. Dokładnie tak samo jak miętowy aromat substancji, której poszukiwaliśmy, czyli normalium. Miętowy aromat emanował z dzbanka, który zastąpił Larry. Panna Hall powiedziała, że aromat pozostał z miętowej herbaty, którą przygotowała wczoraj. W istocie. Wyglądała na mniej zaskoczoną faktem, że Larry uszkodził ten dzbanek. I bardziej zaskoczona faktem, że te dwa dzbanki były ze sobą zamienione. To prawda. Normalnie sytuacja byłaby odwrotna. To stłuczony dzbanek jest dużo bardziej szokującą informacją. Prawdopodobnie próbowała ukryć jeden z tych dzbanków. Ukryć jeden z dzbanków? Jedną z charakterystycznych cech normalium jest miętowy aromat. Istnieje możliwość, że ukrywała normalium wewnątrz tego dzbanka. Co? Wewnątrz dzbanka? Istnieje póki co tylko taka możliwość, ale jest to możliwość, która jest warta zbadania. Panie The Best, przypuszczam, że jeszcze pan nie odnalazł normalium. A? O! Poprosiłem o przeszukanie całej tej galerii, ale wciąż jeszcze nie otrzymałem żadnych raportów. A co z tobą? Czy masz jakieś pomysły? Tylko jeden. Wiedziałem! Nikt poza mną nie byłby w stanie tego zna... Chwilka, co? Masz jakieś pojęcie, gdzie to się mogło podziać? W istocie. A więc powiedz mi! Być może było to ukryte wewnątrz jednego z tych dzbanków, który wykorzystała panna Hall. O, ten dzbanek na herbatę jest całkiem fajny. To byłby perfekcyjny prezent dla najlepszego prokuratora. To nie jest żaden prezent. To jest bardzo istotny dowód. O, a więc to tylko dowód. A więc przypuszczam, że on tam to dla badaczy. Ty cieciu, to nie tak się robi z dowodami. Messie Edgeworth, czy jest coś nie tak z dzbankiem, którego używałam, żeby nalać herbaty? Ten dzbanek na herbatę ma na sobie miętowy aromat.
To jest taki sam aromat jak jedno z dwóch chemikaliów, które zostały użyte, aby wytworzyć trujący gaz. Monsieur Edgeworth, chyba nie myśli pan, że... Podejrzewa mnie pan o uwolnienie trującego gazu? Owszem. Uwolnienie pułapki z trującym gazem w jesiennym pałacu wymagałoby dużego przygotowania wcześniej. Jako opiekunka tego muzeum, pan jest jedyną osobą, która miałaby do tego dostęp wcześniej. Tak się właśnie zastanawiam. Przygotowania do otwarcia tego muzeum zajęły nam tydzień. I otrzymałam pomoc od zarówno osób z zewnątrz, jak i Madame Delishy. Sądzę, że są ludzie poza mną, którzy są także podejrzanymi. Oczywiście, Delishia również jest naszą podejrzaną. Co więcej, ja nawet nie wiem, w jaki sposób mogłabym wytworzyć taki trujący gaz. Nawet jeżeli znalazłby pan normalium w moim dzbanku, nie ma możliwości, że mogłam to wszystko przygotować, aby wytworzyć truciznę. No cóż, nie mogę się już doczekać, aby wysłuchać analizy tego dzbanka. I wymówką jest fakt, że nie wiedziała, w jaki sposób przygotować trujący gaz. Będę musiał znaleźć sposób, żeby zmiażdżyć to przypuszczenie. A więc kontynuujemy nasze śledztwo. Porozmawiamy z panem Hall. Pan Hall, gdzie była pani do tej chwili? Pokazywałam nasze wystawy dla pozostałych gości i rozdawałam im pocieszające upominki jako wyraz przeprosin. Czyżby potrzebował pan moich usług? Tak. Istnieje kilka rzeczy, o które chcę panią spytać. Jeżeli moje podejrzenia są prawdziwe, to ona jest osobą, która zostawiła tą pułapkę z trującym gazem. Czy to prawda, że macie tutaj dwa wózki serwisowe? Tak. Czy jest z nimi coś nie tak? Wcześniej patrzyłem na jeden z tych szkiców od tak zwanego artysty i... zauważyłem, że na tym wózku znajdował się obrus o barwie jasno-niebieskiej. Jasno-niebieskiej? Czy jest pan pewien, że pan się nie pomylił, Messia? Używamy tutaj tylko śnieżno-białych obrusów. To prawda, obrus tutaj nie ma na sobie ani jednej plamki. Tak, to dlatego, że zawsze zmieniam obrusy natychmiast po tym, jakby się obrudziły. Czy Larry naprawdę pomylił się co do kolorów? Co pani robiła, podczas gdy ten szkic był wytwarzany? Wtedy po prostu wykonywałam swoją pracę. A więc czy mogłaby pani nam dokładnie wyjaśnić, czego ta praca dotyczyła? Co robiła pani, podczas gdy rysowano ten szkic? Patrząc na ten rysunek, nie wygląda na to, że pani transportowała wtedy zestaw do herbaty. To pochodziło z momentu, kiedy dostarczałem czekoladki dla wszystkich ludzi, którzy prowadzili śledztwo. O, to takie miłe. Czekoladki. Chciałabym również ich skosztować. Wciąż kilka pozostało, a więc proszę bardzo. Zrobiłam je sama, a więc możliwe, że nie będą wam smakować. Uhu! Dziękujemy! Dziękujemy. Być może to dlatego, że miała je ze sobą w kieszeni, ale wygląda na to, że troszkę się stopiły. Okej. Okay. Są przepyszne! Cieszę się, że tak mówicie. Czekoladki są troszkę zbyt przesłodzone, ale cieszę się, że do mojego systemu dostało się nieco cukru. Pomimo tego, iż są dla mnie zdecydowanie zbyt słodkie. Dokładnie to samo mówił jego ojciec 18 lat wcześniej. Dokładnie tak samo jak próbował cejlonowej herbaty. W jaki sposób dokładnie pani przygotowała te stopione rzeźby sprzed 18 lat? Ojejku! A więc pan wie na temat tego, co wydarzyło się 18 lat temu? To dlatego, że 18 lat temu sfotografowałem dzieła Monsieur Edgeworth. Używając zdjęć jako bazy do odtwarzania, udało nam się wytworzyć dokładne repliki. Repliki? Rzeźby Zodiaka były pracami niedokończonymi, a więc chciałam je jakoś ukończyć sama.
ponieważ ja jestem osobą, która niechcący spowodowała, że dzieła pana Messie Dauvera się stopiły. Czy może mi pani powiedzieć, dlaczego jesienny pałac wyglądał dokładnie tak samo jak zimowy pałac? Cóż, bardzo przepraszam, czy naprawdę wyglądały aż tak podobnie? Sądzę, że po prostu pomieszały mi się jakieś dekoracje. To oczywiste, że teraz kłamię. Ale nie mam żadnych dowodów, aby to potwierdzić. Czy możemy jeszcze... Z nią raczej nie pogadamy na nic więcej. Możemy zbadać jeszcze fontannę. I tego salutującego do Dibesta policjanta. Wygląda na to, że ciało już zostało przeniesione przez policję. Dlaczego ciało ofiary sprzed 18 lat miałoby pływać w tej fontannie? Znaczy, czy ciało przez ten cały czas nie byłoby już takie rozpaćkane? Nie jestem pewien, czy nazwałbym to ciało rozpaćkanym. Z całą pewnością to wyglądało, wymagałoby specjalnej metody zachowania tego ciała. Tak, zastanawiam się, czy taka metoda w ogóle istnieje. Hej, panie gości od badań, jakieś nowe informacje? Tak! Normalium i fatalium zostały wykryte wewnątrz wody w tej fontannie. Musiały tutaj wpłynąć poprzez strumień z jesiennego pałacu. Pomiędzy tymi chemikaliami znaleźliśmy także wysoki odczyt cukru. Obecnie nad tym pracujemy. Cukier w fontannie? Co mogło spowodować taki odczyt? Tutaj mówi Edgeworth. Tutaj Gumshoe, sir! Czy coś się wydarzyło? Właściwie, właśnie teraz wszyscy śledczy poza mną wyszli z zimowego pałacu. A więc w końcu mogę powiedzieć panu, co znaleźliśmy. To niedobrze, że detektyw prowadzi wyciek informacji w ten sposób, ale... Jego nieostrożność uratowała mnie w ciągu tych kilku dni już wielokrotnie. Wszystkie statuły w zimowym pałacu stopniały. Wciąż pozostało w gablotach nieco płynu, ale w gablocie bliźniąt znajduje się tego mniej niż w gablocie byka. Wewnątrz tych gablot znajduje się wciąż płyn? Tak jest, sir! Właśnie zbadaliśmy ten jasno-niebieski płyn. Wykryliśmy tylko cukier w gablocie byka, ale... Z jakiegoś powodu w gablocie bliźniąt wykryliśmy trzy różne substancje. Trzy substancje? Zawierają cukier, sól i krew. Krew? Krew i sól zostały wykryte wewnątrz gabloty bliźniąt? Zastanawiam się, czyja to mogła być krew. Już zapytałem o to badaczy, sir. Dobrze, pozostawiam to dla pana, detektywie. To mi przypomina... Nasi badacze zbadali wcześniej patio z fontanną i się ze mną skontaktowali. Wygląda na to, że cukier, który został znaleziony w fontannie, pasuje do tego, który znaleźliśmy w jasno-niebieskim płynie. O! Wygląda na bardzo cenną informację. Czy to wszystkie nowe informacje, które pan dla mnie ma? A! Teraz, kiedy pan jeszcze o tym wspomina, wykryliśmy również także... Przyrząd do wytwarzania tęczowego światła. Przyrząd, który został użyty, aby przebrać jesienny pałac. Wygląda na to, że przyrząd, który został wykorzystany w incydencie IS-7, jest powiązany także z naszym incydentem. Powinien posłuchać, co ma na ten temat do powiedzenia Delicia. Muszę obecnie wrócić do prowadzenia śledztwa, sir. Kiedy otrzymamy wszystkie wyniki testów krwi, dam panu natychmiast znać. Tak. Dziękuję, detektywie. Czy to dzwonił do pana Gami? To była długa rozmowa. Ale dzięki niemu mamy teraz bardzo istotny kawałek informacji. Żeby złamać alibi panny Hall, będę musiał porozmawiać z wszystkimi, którzy są wplątani w incydent IS-7. Okej. Z nią już pogadaliśmy, więc w sumie nie ma sensu. Porozmawiamy teraz z Rayem. Miles, jak się ma twoje śledztwo? Cóż... cal po calu zaczynamy dostrzegać całą prawdę, która się kryje za tą sprawą. O, dobrze to słyszeć.
Wujaszek Ray lepiej, żeby nie wylądował za tobą. Wygląda na to, że ta sprawa ma bardzo dużo wspólnego ze sprawą sprzed 18 lat. Zgadzam się. Stopiony lód w zimowym pałacu i ciało ofiary sprzed 18 lat. Zastanawiam się, dlaczego nikt nigdy nie zauważył, że ciało zniknęło przez ten cały czas. Jedyna rodzina, którą miał pan Dover, to jego młody syn. Jego syn i syn pana Gustawi, którzy uczęszczali do tej samej szkoły podstawowej. Po tym, jak rozprawa dobiegła końca, te dwie osoby zniknęły. Co? I nigdy nie zostały znalezione? Nie słyszałem żadnych wieści co do syna Gustawi, ale jeżeli chodzi o syna pana Dovera, został znaleziony i wszystkie jego przynależności po ojcu zostały dla niego przekazane. I z powodu tego, pan Dover nigdy nie otrzymał właściwego pogrzebu. W ten sposób byli w stanie upewnić się, że ciało wciąż pozostało w kustodium policji. Raport sekcji zwłok również został sfałszowany, a więc nikt poza obroną nigdy się o tym nie dowiedział. Von Karma, posunąłbyś się aż tak daleko. Panie Shields, czy mógłby pan coś nam powiedzieć o pannie Hall? Hmm? Miles, tylko mi nie mów, że... Także jesteś zainteresowany w Katie? Nie? Cóż, odsuwając żarty na bok, wszystko co może powiedzieć wujaszek Ray to to, że Kate, którą znam, to naprawdę cudowna kobieta. Przez 18 lat zawsze chciała tutaj pozostać i czekać na powrót Mastera. Jednakże, została przegoniona z tej posiadłości przez rodzinę Mastera. Co? Ona została wygoniona z tej posesji? To dlatego, że Kate nie jest powiązana więzami krwi z panem Masterem. Bez żadnej rodziny i po tym, jak jej praca została od niej odebrana, mogła żyć tylko piosenką i tańcem, którą nauczyła się dzięki panu Masterowi. Cóż, właśnie teraz jednak porzuciła dochodową pracę sławnej aktorki. Dlaczego porzuciła tą pracę? Ponieważ w końcu zdołała uzbierać wystarczająco dużo pieniędzy, aby móc wykupić całe to miejsce. Wygląda na to, że nawet odzyskała anielską recepturę, która została wcześniej przyjęta przez spółkę Mastera. Ta posesja, gdzie żyje z panem Masterem i wszystko należało do niej, prawdopodobnie chciała po prostu odzyskać wszystko, co utraciła. Wygląda na to, że pan Shields współczuje dla panny Hall. Ale można by także powiedzieć, że to jej akcje odebrały wszystko, co miała ona i pan Master. Co fakt, również robiła kilka rzeczy, które mu zaszkodziły. Mniej więcej pomogła The Delishy dostać się tak daleko do tego konkursu. No i poszła mniej więcej robić, cykać zdjęcia po tym wszystkim. No ale nie mogła wiedzieć, że to pan Master byłby podejrzany o to wszystko. Delishio, czy chciałbyś nam pomóc w naszym śledztwie? Tak jest, oczywiście! Wszystko dla Miley'ego i Kayfey. Posłucham wszystkiego, co macie do powiedzenia. Tak się zastanawiałem, czy mogłaby pani przestać nazywać mnie Miley'im. I proszę przestać mnie nazywać Kayfey. To wypada z pytania. Nie mogę po prostu zmienić imienia, co do którego już się zdecydowałam. Nawet jeżeli byśmy ją o to poprosili, to nie zamierza nam nas w ogóle wysłuchać. Czy wie pani coś o dekoracjach, które są wykorzystywane w tym muzeum? Mówiąc specyficznie, fluorescencyjny materiał i specjalny przyrząd do wytwarzania tęczowego światła. Tak jest! Oczywiście, że tak! Ponieważ to są prezenty, które podarowałam Katie. W ramach przeprosin za złamanie zasad konkursu 18 lat temu, dałam je 4 nowe lampy solne i 4 fluorescencyjne materiały, które były przeze mnie wykorzystane w konkursie. Wow, to brzmi fajnie. Fluorescencyjne materiały i skalne lampy solne. Wygląda na to, że tylko my, dziewczęta, możemy zrozumieć, jak bardzo one są cudowne. To jest okrutna rzecz, jaką możesz powiedzieć, panu Delicious. Ja też je pokochałem, wie pani? Ale to było wtedy, kiedy Ray Ray wciąż był uroczym młodym chłopczykiem. Wtedy, kiedy pan Shields był uroczym młodym chłopczykiem? Nie mogę nawet sobie tego wyobrazić.
Czy to nie są te same dekoracje, które widziała pani 18 lat temu? A raczej ty, bo pyta Raymonda, ale nie mogłem powiedzieć. Prawdopodobnie. Skalne lampy solne, materiał i przyrząd do tęczowego światła wyglądają na te same przedmioty. Cztery fluorescencyjne materiały zostały wykorzystane w jesiennym pałacu. Ale mam przeczucie, że widziałem dwa inne zestawy tego samego materiału. To prawda! Popatrzcie, mam dowód właśnie tutaj w mojej torbie. Czego ona teraz szuka? Nie to. To też nie. Pamiętam, że gdzieś widziałem taki materiał. Pokażmy to Delishi i pozwólmy potwierdzić moje przypuszczenia. Ale przed tym zapytajmy jeszcze o to. Chciałbym o coś panią zapytać. Skoro jest pani farmaceutką, dokładnie w jaki sposób osoba uzyskałaby wiedzę, która byłaby potrzebna do sporządzenia trującego gazu? O, to jest naprawdę podstawowa wiedza dla każdego farmaceuty, który jest zapoznany z megatoksyną X. Jest to napisane nawet na etykietce. Niebezpieczeństwo. Nie mieszać z substancją normalium. A więc, czy jest jakiś inny sposób, dla którego ktoś, kto nie jest farmaceutą, mógłby uzyskać tą informację? Cóż. To mogłoby być możliwe, jeżeli taka osoba zobaczyłaby anielską recepturę. Książka z recepturami, która była główną nagrodą w konkursie sprzed 18 lat. Skoro także ona zawiera recepturę, żeby przygotować megatoksynę X. Czy to oznacza, że pani także widziała zawartość anielskiej receptury? Tak jest! To oczywiście jest dla mnie podarowane. Firma farmaceutyczna, dla której pracuję, to spółka Mastera. To jest ta sama firma, która produkuje lekarstwo Cold Killer X. Cold Killer X? Lek na przeziębienie, które obiecuje zabijać przeziębienie jak trzeba. Po tym jak Jeffy został uznany za winnego, firma zabrała od niego tą książkę z recepturami. Jednakże, tylko mała grupka elitarnych farmaceutów miała do tego dostęp. A więc ta kobieta także jest częścią tej małej grupki elitarnych farmaceutów. Okej, ostatnia rzecz, którą musimy dla niej zaprezentować, to te całe fluorescencyjne rzeczy. Czy nie było brudnej szmatki w twojej torbie, która wyglądała podobnie do tego? Fuh! Nie zamierzam dać dla nikogo informacji, kto nazywa to brudną szmatką. A więc, czy lepiej by było, gdybym nazwał to ścierką do podłogi? Fuh! Znowu błąd! To jest fluorescencyjny materiał! A! Ups! To miała być tajemnica! Proszę powiedzieć mi wszystko, co pani wie na temat tego fluorescencyjnego materiału. Proszę mi zdradzić powód, dla którego schowała pani ten materiał. O! Przypuszczam, że nie mam żadnego wyjścia, skoro już szydło wyszło z worka. Znalazłem to ubranie tuż koło fontanny. I tuż po tym zostałam wezwana do jesiennego pałacu. A więc to jest moment, który Larry uchwycił na swoim tak zwanym szkicu piękności. Na początku myślałam, że jeden z fluorescencyjnych materiałów, które dla Endokaity zostały po prostu spłukane do fontanny. Ale czy nie dała pani tylko czterech fluorescencyjnych materiałów jako prezent dla tego muzeum? Były cztery fluorescencyjne materiały, które miały na sobie... które pokrywały rzeźby, które znajdowały się w jesiennym pałacu, racja? A więc wtedy zdałam sobie sprawę, że ten materiał to ten kawałek materiału, który zniknął 18 lat temu. Trujący gaz został przez kogoś wydzielony i ta sama osoba skradła ode mnie megatoksynę X. A więc myślałam, że fluorescencyjny materiał także został wykorzystany, aby popełnić to przestępstwo. Bałam się, że byłabym podejrzana, a więc nie mówiłam nic o tym dla nikogo. Rozumiem. Ale teraz czuję się już dużo lepiej, kiedy komuś o tym powiedziałam. Stres również nie jest dobry dla mojej figury. 18 lat temu ubranie, które było wplątane w ciało, zniknęło. Kto mógłby przypuszczać, że wylądowałoby w fontanie wraz z ciałem? I to 18 lat później. A więc to ona znalazła te ubranie wewnątrz fontanny i je stamtąd wyciągnęła, bo bała się, że byłaby oskarżona.
Fakt, możemy zobaczyć na tym zdjęciu Larego, znaczy zdjęciu, szkicu Larego, że ona wyciągała właśnie coś z fontanny, co przypominało ten materiał. Okej, więc to mamy z bani. Logika. Okej, to co zrobiła Kate i to co zawierała książka Anielska Receptura. Kate wykupiła całą posiadłość. W końcu po 18 latach od incydentu IS-7 uzbierała wystarczająco dużo pieniędzy, aby wykupić całą posiadłość pana Mastera i także Anielską Recepturę, która wchodziła w skład jego majątku. A więc, skoro Kate weszła w posiadanie Anielskiej Receptury, tam mogła znaleźć sposób na wytworzenie trującego gazu poprzez połączenie Fatalium i Normalium. A więc istniał jakiś sposób, dla którego ona mogła poznać recepturę wytworzenia trującego gazu. I to będzie ostateczny dowód, którym podważymy jej alibi. I się martwię, bo w sumie nie chcę, żeby była ona winna. Metoda, która została wykorzystana, aby wytworzyć trujący gaz, jest wyjaśniona w Anielskiej Recepturze. I obecną osobą, która posiada Anielską Recepturę, to panna Hall. A więc to oznacza, że w istocie, to oznacza, że byłoby dla niej możliwe, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób wytworzyć trujący gaz. Wraz z tą wiedzą, będziemy mogli w końcu ujawnić jej kłamstwa. Teraz, wszystko co dla nas pozostało, to czekać na wynik badania tego dzbanka na herbatę. To było dosyć długie śledztwo w jednym miejscu, ale w końcu dotarliśmy do samego końca. I tym oto kończymy kolejny fragment epizodu numer 3. Mówiłem, ostrzegałem, że to będzie długie. Ale mówię, hej, jest naprawdę nieźle, jeżeli sprawa jest tak złożona i my docieramy do prawdy przez tak długi czas. I wygląda na to, że nasza panna Kate będzie główną podejrzaną i mówię, kurczę, coś jest nie tak, ale no kurde, naprawdę nie chcę, żeby to tak się skończyło. Dawno już nie było tak, żebym myślał w ten sposób, że nie chcę po prostu, żeby to była ta konkretna osoba. No cóż, epizod numer 3 The Inherited Turnabout wciąż trwa. W następnych odcinkach będziemy konfrontować panną Catherine Hall na temat tego, co wydarzyło się podczas wybuchu tego gazu. Tak więc... Na dzisiaj to już będzie wszystko, żegnam się z wami, zapraszam was na kolejne odcinki Ace Attorney Investigations Prosecutor's Path. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem.